Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj sprawdzimy, jak Vico Fever radzi sobie w najpopularniejszych androidowych grach. A więc do dzieła! Thank you.
What do we have here? Stock up on ammo. Let's move. Thank you.
Rzeczywiście, Vico Fever poradził sobie wręcz wybornie ze wszystkimi tytułami. Warto podkreślić, że wszystkie gry działały na najwyższych ustawieniach graficznych. Jak sami widzicie, testowanie prostszych gier 3D, czy tym bardziej gier 2D, nie ma najmniejszego sensu. Wszystkie urządzenia w tej klasie cenowej radzą sobie z nimi bez zająknięcia. Dlatego też w przypadku testu następnego smartfona będziemy testować tylko i wyłącznie najbardziej wymagające tytuły 3D. Głośnik Vico Fever przez cały czas trwania testu działał z maksymalną głośnością. Jak mogliście usłyszeć, naprawdę bardzo trudno go wytłumić. Wydaje mi się jednak, że jest nieco cichszy od tego, które zamontowano w Rainbow Jam 4G. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i wyrazić tego w komentarzu. Już niedługo na moim kanale ukaże się pełny test tego urządzenia, a już wkrótce testy kolejnych smartfonów i poradniki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!